Bóg, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6, werset 17. Pan Jezus zawsze obficie obdarza, dopóki naczynie łaski nie zostanie napełnione tak, że aż się przelewa, dopóty oliwa Jego obfitości jest do Niego wlewana. On jest wiecznie promieniejącym słońcem. On jest manną, która każdego dnia opada wokół obozu. On jest tą uderzoną skałą w pustyni, z której nie przestają wytryskiwać strumienie wód. Deszcz Jego łaski nieustannie pada, rzeka Jego obfitości bez przestanku płynie. A źródło Jego miłości wiecznie się przelewa. Jego łaska nigdy nie może zawieść. Codziennie zbieramy jej owoce. A gałęzie nowego miłosierdzia chylą się ku nam każdego dnia. Czy ktoś kiedykolwiek wrócił od Bożych, od Jego drzwi bez błogosławieństwa? Czy ktoś kiedykolwiek wstał od Jego stołu nienasycony albo od Jego serca nie otrzymawszy poczucia miłości? Jego miłosierdzie jest każdego poranka nowe. Któż może zliczyć Jego wszystkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarza? Każde ziarnko piasku opadające w klepsydrze jest jedynie spóźnionym głosicielem miłosierdzia Bożego. Skrzydła naszych dni są pokryte srebrem Jego dobroci i złotem Jego miłości. Rzeka czasu niesie ze sobą złoty piasek Jego łaski. Niezliczone gwiazdy opowiadają o nieskończoności Jego błogosławieństw. Jak więc ma moja dusza nie wysławiać tego, który codziennie obsypuje nas swoimi dobrami, jak mówi Psalm 68, werset 19, i koronuje nas miłosierdziem i wielką litością, jak mówi Psalm 103, werset 4. Oby moja cześć dla Niego mogła być tak nieustająca, jak Jego łaska.